Otwieram posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Serdecznie witam wszystkich zebranych na tym posiedzeniu. W szczególności witam panią naczelnik Wydziału Mienia w osobie Natalii Szedziłko. Witam państwa zenerków, Aliny i Rafała. Witam również serdecznie pana naczelnika inwestycji, pana Adama Barana. Witam także pana Arkadiusza Połojeńskiego, sekretarza gminy. No i nade wszystkim witam wszystkich zebranych, członków Komisji Rewizyjnej. Drodzy państwo, otrzymaliście państwo zawiadomienie o posiedzeniu komisji i w zawiadomieniu tym wyartykułowałem tematy dzisiejszego posiedzenia. To raz. Dwa. W związku z tym, że dotarł do nas materiał, czyli protokół z posiedzenia ostatniego posiedzenia komisji, to również chciałbym wprowadzić i proponuję wprowadzić go do tematu posiedzenia. Zatem proponuję niniejszym taki przebieg dzisiejszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzenie protokołu. Dalej dyskusja wynikająca z tematyki posiedzenia zatwierdzonej przez Radę Miejską w drodze uchwały Rady Miejskiej, czyli kontrola realizacji umowy między Gminą Miejsko-Giżycką a Luna Parkiem Bajka z dnia 15 sierpnia 2021 roku. I zakończenie posiedzenia. Czy ktoś z państwa członków Komisji Rewizyjnej chciałby wnieść uwagi do przedstawionego przeze mnie porządku? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przedstawiony porządek. Kto z państwa jest za przyjęciem niniejszego porządku? Wszyscy? Dziękuję. Serdecznie witam. Przepraszam. Pana radnego Jacka Kowalskiego. Panie przewodniczący, bardzo przepraszam, ale chciałabym poznać państwa. Ja przedstawiałem. To są państwo. Ja się spóźniłam. Dobrze. Przepraszam bardzo. Państwo zebrankowie Alina i Rafał, którzy prowadzą, którzy są stroną umowy, którą, na temat której dzisiaj rozmawiamy, którą próbuję. W związku z przyjętym porządkiem przystępuję do realizacji pierwszego punktu, czyli zatwierdzenie protokołu nr 2 z 30 stycznia. Przypominam, że protokół ten dotyczy wszystkich działań związanych z kontrolą wykorzystania dotacji dla przeszkoli i publicy w 2022 i 2023 roku. Czy ktoś z państwa członków komisji rewizyjnej chciałby wnieść uwagi do treści protokołu? Nie. Nie widzę. Zatem nie pozostaje mi nic innego, tylko podać pod głosowanie. Niniejszy protokół, kto z państwa jest za przyjęciem protokołu takiej treści, jak przedstawiono. Dziękuję. Proszę jednocześnie w międzyczasie o podpisy w osobnych miejscach. Ja poproszę o podpis, jeśli można. Czy tam oddali. I państwa też proszę o podpis w odpowiednim miejscu, byśmy mieli skomplikowany ten dokument. Szanowni państwa, wzorem kontroli, które odbywały się na przestrzeni tej kadencji, ja wystąpiłem do burmistrza miasta Giżycka i o dostarczenie do nas, do Biura Rady Miejskiej, wszelkich materiałów związanych z kontrolą. I takie materiały zostały dostarczone. Państwo otrzymaliście wyczerpującą w mojej ocenie informacje na ten temat, jakie materiały są i w jaki sposób można się nimi zapoznać i nimi się posłużyć. Nim przejdę do otwarcia formalnej dyskusji na temat tej
dzisiejszego posiedzenia, czyli kontroli realizacji umowy między Gminą Miejską Giżycka a Ogólna Parkiem Bajka z 19 sierpnia 2021 roku, to poproszę przedstawicieli Wydziału Mienia jakby jednocześnie Wydziału Inwestycji o ewentualnie takie wprowadzenie do okoliczności podpisania tej umowy, tak? I ewentualnie, jeśli Państwo też się chcieli zabrać głos, to również Państwu tego głosu udzielę. A później po tym wszystkim ewentualnie dyskusja, pytania Rady, które mam nadzieję będą pytaniami konstruktywnymi, a na które to pytania konstruktywnie też uzyskamy wyczerpujących odpowiedzi. Nadmieniam, że umowa została dostarczona tak jak komunikowano z Biura Rady Miejskiej, tak? Każdy z Państwa mógł zapoznać się z treścią tej umowy. Ona opiewa na kilka stron, więc nie mam żadnej wątpliwości, że wszyscy członkowie komisji znają treść tej umowy. Zatem oddaję głos Pani Natalii Zadziwko. Tak? Jak rozumiem, Pani zabierze głos jako pierwsza, a później wedle uznania. Proszę bardzo. Pan Przewodniczący wspomniał, umowa została zawarta 19 sierpnia 2021 roku z datą obowiązywania do 1 września 2026 roku. Było to następstwo podjęcie przez Państwa jako Rady Uchwały Rady Miejskiej o bezprzetargowym wydzierżawieniu części nieruchomości położonej na plaży miejskiej. W naszej ocenie analizowaliśmy to wszystkie warunki z tej umowy zostały przez dzierżawców spełnione, więc jeśli by były jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Czyli mówiąc wprost, chcę mi powiedzieć, że nie macie Państwo żadnych zastrzeżeń co do realizacji zapisu tej umowy. My na bieżąco kontrolowaliśmy, była kontrola w poniedziałek, byłem tu u Państwa na dzierżawieniu nieruchomości, Pan Naczelnik w zeszłym roku. Na dzierżawienie nieruchomości celem kontroli realizacji warunków umowy i zarówno w zeszłym roku, jak i w bieżącym roku wszystkie warunki są spełnione. No nie ma tutaj żadnych uchybień ze strony dzierżawców. Dobrze, dziękuję za wypowiedź. Pan Adam będzie się wypowiadał, czy nie? Znaczy ja generalnie też uczestniczyłem w zeszłym roku, bo to była szeroka kontrola. Było tu na parku, produkowaliśmy tam w sali uchybień, tak jak Pani powiedziała. Nie stwierdziliśmy, Luna Park działa poszczególne zapisy. Zgodnie z zapisami umowy, to jest wyważenie. Tak, że uważam, nic więcej nie mam do dodania. Cały harmonogram, przypomnę, przepływu wszelkiego rodzaju pism i zdarzeń związanych z tą umową otrzymaliśmy i mieliśmy możliwość wglądu. Tak? Jako radny. Także tu przydając jakiekolwiek pytania, opowiem do Państwa radnych, żebyście zadawali te pytania w obrębie tematyki kontrolnej. Tak? Proszę bardzo, otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Kto z Państwa ma pytania do... Kto z Państwa radnych? Pan radny, żeby Państwo zabrał głos, czy nie? Państwo nie zgłaszali się do głosu, ale jeśli Państwo chcecie Państwo zabrać głos? Nie zgłaszaliście się, więc nie możemy zgłaszać. No, ja nie zgłaszam, bo to jest ja pytanie. Pan Adam przez sekundę stwierdził, że wszystko jest w porządku i że Luna Park działa. Jest to nieprawda, ponieważ koło ma tym teraz wstrzymane pozwolenie na użytkowanie. To było to postanowienie powiatowego inspektora, które Państwo skutecznie się zadowolili, to sytuacja w tej chwili z tego co wiem jest w Olsztynie i nie ma żadnego dokumentu, który byłby prawomocny i nakazywał Państwu jakiekolwiek działanie. Państwo składali zgłoszenia tutaj poszczególnych elementów na parku. Pierwsze zdaje się były przyjęte, potem były jakieś uwagi miejsca. Kosmowski podjął nadzór budowlany, a on jest w tej chwili w toku i nie ma decyzji ostatecznej, która by cokolwiek przesunęła w tej sprawie, dlatego nic w tej sprawie nie powiem, co by
mogło to zmienić, tak? Jest stan faktyczny. Rozumiem. Panie Adamie, czyli jeżeli powiatowy inspektor zakazał użytkowania koła, do końca miesiąca wojewódzki obiecał, że to zrobi i powiedzmy, że teraz nie znam roku, podtrzyma tę decyzję, to właściwie się w dalszym ciągu odwoła, to wakacje bez problemu koła będą mieszkańcami korzystać. Według mnie tak, bo tutaj są dwa różne stanowiska. Nadzór budowlany przyjął taki pogląd, że koło nie tak jak inne urządzenia, które tam są, jest obiektem budowlanym. Państwo mają tutaj inne zdanie, bo traktują to koło jako urządzenie takie jak Topspin i tam te inne pozostałe, gdzie jest tam wielorakość powiatowy. Inspektor nadzoru budowlanego do tamtych urządzeń, z tego co ja tam czytałem, te dokumenty, uznał je za urządzenia, te nie. No i tutaj państwo są w sporze i skoro w tej chwili koło ma podstawowe dokumenty dopuszczające jak gdyby do działania, czyli UDET przede wszystkim, bo jest to urządzenie, które ma takiego dopuszczenia przed każdorazowym, chyba przed raz do roku. I nawet mają jakąś dość pozytywną opinię na ten temat, no to ja wiedząc i sprawdzając stan faktyczny i podstawy, na jakim takie urządzenia w kraju działają, to one są bardzo różnorakie. Także to nie jest sprawa zero-jedynkowa. Jest tutaj spór między inwestorem, a w tej chwili nadzorem budowlanym i póki on nie zostanie rozstrzygnięty, to koło fizyczne, bo wpłynęło jakieś wstrzymanie robót budowlanych, ale to koło zostało zamontowane na momencie wydawania tego uzasadnienia, robót nie było. Nie było też robót budowlanych, to było zamontażone urządzenie, jak to było problem. I dla mnie te dokumenty, które państwo posiadają, są wystarczające. Nie zamierzam z nimi dyskutować. Te urządzenie ma dopuszczenie do użytkowania przez UDET. Dla mnie on jest wystarczający. To znaczy, w takim razie, jeżeli jest to zezwolenie, a inspektorat powiatowy, wojewódzki, czy ogólnopolski inne, to i koło będzie prawomocnie kiedyś wykluczone z użytkowania, to w dalszym ciągu państwo jako miasto pozwolicie, żeby to użytkowało. No ale tu nie mamy innego wyjścia, bo w tej chwili. No, jeżeli nie ma podstaw. Ja powiem tak, że póki jakby nie zostanie wypracowany dokument, który jakby nakazał mi rozbiórkę i on by był ostateczny, żeby to był już tam, powiedzmy, kolejny etap tego postępowania, no to wtedy trzeba było się do niego dostosować, a w tej chwili, póki takiego dokumentu nie ma, no to państwo jakby nie mają zakazu działania i to ich funkcjonowanie jest na ich odpowiedzialność. Oni zapewniają nam wszelkie sprawdzenie i bezpieczeństwo działania. Okej, tak, proszę. Ja chciałbym dodać, bo poniekąd poruszamy troszeczkę wątków niezwiązanych bezpośrednio ze stosunkiem między takimi nam, czyli między dzierżawcą i dzierżawiającym, czy odwrotnie. Myślę w tej umowie, tak jak na początku zostało wspomniane, na dzisiaj, czyli w okresie trwania, tym krótkim dosyć, bo to jest wieloletnia, dzierżawca miał zobowiązane do wypełnienia kilkudziesięciu obowiązków. Jednym z kluczowych elementów tej umowy, chciałem przypomnieć, zapewne znamy ten zapis, jest to, że na dzierżawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z prawa budowlanego. Naszą intencją, czyli rady i miasta, czy burmistrza, realizującego uchwałę, było zawarcie umowy, aby na park powstał, działał, przy czym wszelkie obowiązki związane z dozorem technicznym, szeregiem obowiązków oczywiście obciążają dzierżawcę. Dlatego też to jakby po pierwsze. Czyli podsumowując, co tutaj pan powiedziałem, to na dzierżawcy ciąży obowiązek, aby te urządzenia, jeżeli stanęły na dzień wtedy, kiedy wypełnienie obowiązek dzierżawcy były wszystkie elementy wynikające z umowy dostarczone i urządzenia stanęły właściwie. Natomiast my troszeczkę wybieramy w przyszłość, bo pytanie dzisiaj kontrolujemy na 12 marca stan, a mówimy o przyszłości, tak? Przyszłość jest długoletnia, nie wiemy, co się wydarzy. Oczywiście w umowie są zapisy, które przewidują przynajmniej. Nie mówimy o tym, panie sekretarzu, o przyszłości, tylko pan prezes. Nie dyskutujemy. Że nie wybiegamy. Przypomnę, że to dzisiaj jest 12 marca, kluczowym elementem na funkcjonowanie tej umowy jest maj, bodajże sierpień. Czyli już, jeżeli już tego wątku trzymając się, to tak naprawdę można się martwić o maj, ten okres wiosenno-letni czy sam letni. Także
No, wydaje mi się, że gdyby te elementy nie dotyczą stricte umowy, ja nie chcę tutaj wchodzić w aspekty takie formalno-prawne wynikające z prawa dowolnego, nie uczestniczyłem w tych procesach, a tu pana dam akurat ze strony miasta uczestniczył i wyjaśnił przed chwilą, na czym to polega. W każdej chwili może się wydarzyć taka sytuacja, że w przeciągu tych 35 lat, jak pamiętam, no coś powstanie, będą jakieś elementy sporne między instytucjami, z organami różnymi, czy do środowiska. No i ta mowa przewiduje różne okoliczności. No dzisiaj nie ma podstaw, żebyśmy reagowali, czy mowa jest według nas realizowana, obowiązki dotychczas zostały wypełnione. To ja mam się pytanie. Panie Adamie, czyli jeżeli powiatowy inspektor budowlany prowadził postępowanie i wydał decyzję w zakresie użytkowania koła, teraz to samo prowadzi postanowienie, teraz to samo robi wojewódzki, to te czynności są tak naprawdę jakie? Niezgodne z prawem? Czy one są, bo są? No bo pan mówi, że żaden z tej sprawy nie będzie miał wpływu na inny dokument, który zezwala. Nigdy tego nie powiedziałem. Postępowanie jest w toku i to jest stanowisko powiatowego inspektora nadzoru. Z tym stanowiskiem nie zgadzają się właściciele, bo twierdzą, że ich obiekt urządzenie jest czymś zgoła innym. No i ja nie będę tu wchodził w spór kompetencyjny, no bo nadzór budowlany prowadzi postępowanie na podstawie warunków technicznych ustawy prawo budowlane. A państwo funkcjonują z lunaparkiem, z urządzeniami rekreacyjnymi, tak? Ja tylko, żeby usystematyzować tok myślenia i logikę działania komisji, chcę powiedzieć, że my kontrolujemy tę umowę na dzień tu i teraz, czyli 12 marca. Natomiast trudno nam oceniać i osądzać, co nie daj Panie, o losach rozstrzygnięć jakichkolwiek sporów związanych z działaniami na parku czy zapisami umowy. Jeśli takie się pojawią w przyszłości, to możemy zawsze do tego wrócić i ewentualnie dyskutować na bazie i na mocy wszystkich ustaleń i faktów, które zostały wypracowane w różnych instytucjach. Natomiast byłbym najdalszy od tego, żebyśmy dyskutowali w kierunku takim, żeby, a gdyby, co by było, gdyby się zdarzyło. Ja tylko jeszcze dodam, że rozstrzygnięcia nadzoru budowlanego mogą być różne, bo ja myślę, że odnośnie do dokumentów państwo mają aż nadto dokumentów związanych z zagospodarowaniem terenu, bo zabezpieczali się tu w różnoraki sposób i niemal każdą opcję posadowiania tych swoich zabawek, które tam stoją. Jest to WZ-ka wydana na koło miejskie. Nawet gdyby nadzór stwierdził, że ten obiekt jest obiektem budowlanym, no to państwo mają wszelkie podstawy do tego, żeby w króciutkim czasie przeprowadzić realizację, bo to jest możliwe. Ale to ja w to nie wnikam, bo rozstrzygnięcie nadzoru budowlanego to jest jeszcze przyszłość. Nie dziękuję. Pan radny Andrzej Jelec, proszę. Ja się chciałem zwrócić uwagę na zapisy umowy, bo kontrolujemy wykonanie tej umowy. No, w umowie w punkcie 14 jest napisane, że dzierżawca ponosi całkowicą odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia powstałe na terenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy oraz wszelkie zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem przez dzierżawcę działalności na nieruchomości. I w punkt 15 dzierżający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu prowadzonej przez dzierżawcę nieruchomości działalności. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu obciąża dzierżawcę. Analizujemy wykonanie umowy. Wszystkie aspekty, punkty przewidziane umową są zrealizowane. Ja chcę tylko zwrócić uwagę kolegi radnego, że w polskim systemie prawnym postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne i od orzeczenia organu administracji drugiej instancji służy prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego. W chwili obecnej, według mojej wiedzy, nie został wyczerpany tok instancji, a na szczęście w naszym kraju wykonaniu podlegają decyzje i wyroki prawomocne. Skoro to orzeczenie nie jest prawomocne, nie podlega wykonaniu i nie ma obowiązku, by państwo stosowali się do postanowienia inspektora nadzoru budowlanego, które zostało zaskarżone, jest nawet procedowane. I nawet gdyby zostało wydane przez wojewódzkiego inspektora orzeczenie niekorzystne dla państwa, to państwo służy jeszcze drogą sądową. A droga sądowa to jest wojewódzki sąd administracyjny i naczelny sąd administracyjny. W związku z czym kwestia,
legalności tego urządzenia, czyli te prawa do dodatku, będzie jeszcze rozpatrywana długo, długo, długo i z efektem, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale to tylko tak na marginesie, ponieważ my nie mamy kompetencji, aby kontrolować spór państwa, właścicieli Luna Parku Bajka z inspektorem nadzoru budowlanego. My mamy tylko w zakresie swojej kompetencji kontrolę wykonania tej umowy. Skoro umowa jest wykonywana, skoro kontrolujący zarówno Wydział Mienia, jak i Wydział Inwestycji nie mają zastrzeżeń do realizacji tej umowy, a analizując treść umowy i porównując z tym, co się dokonało w tym miejscu, ja też nie mam zastrzeżeń do tej umowy. Uważam, że umowa jest wykonywana w sposób prawidłowy i rzetelny i nie ma co dyskutować nad zdarzeniem przyszłym i niepewnym, jakim będzie wyrok sądu administracyjnego. Dziękuję. Pani radna Kaczorowska, mogę się? Ponieważ mój kolega wypowiedział się dość znacznie i prawidłowo, bo ja też miałam takie pytania w tym kierunku, tylko chciałam w związku z tym zapytać, czy nadzór budowlany, nie urzędowy, tylko jak słyszałam, że Olsztyn ma wątpliwości, tak? To jest inspektor. Nie wiem. Raczej postanowienie wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Powiatowy. I państwo skorzystali z trybu miejskiego. Ale proszę państwa, przepraszam. Nie, bo ja mam pytanie tylko. Czy jeżeli wydał negatywną opinię, czy był przy tym i państwo byliście i były zastrzeżenia w związku z tym, jak państwo byliście w tym czasie, kiedy stwierdzono nieprawidłowości. Czy były tam te osoby? Nie, ale ja mam pytanie. No, w polski sposób, ponieważ nas słuchają mieszkańcy i też nie rozumieją tego. To pytam. Pan inspektor podczas właśnie obradzin stwierdził na takiej zasadzie, że on uważa, że według jego uznania to podlega prawu budowlanego i polski tak, tego. Państwo urządzenia, nie? Ale byliście przy tym i tak. Nadmienia ponad wszystko, proszę państwa, że my nie kontrolujemy działań inspektora jakiegokolwiek, tylko zapisów umowy. Więc to jest podstawa, chwila naszego spotkania. No to umowa jest... Bo wchodzimy, prosimy państwa na początku, żeby dyskutować w kontekście tematu kontrolnych. Ja tylko jedno zdanie. Decyzje za chwilę. Decyzje inspektora nie podlegają żadnym naszym dyskusjom nawet. Nie jesteśmy stroną w tej sprawie. Nie może, nawet nie wypadł się wypowiadać. Proszę pan powiedzieć. Jest zdanie, też zostało tylko powiedziane, do tego, co pan radny Andrzej Eres powiedział. No, proszę państwa, cytowane przeze mnie i przez pana radnego zapisy z punktu widzenia kontroli przez Radę wykonania umowy i zawarcia umowy świadczą tylko o tym, że burmistrz zabezpieczył interesy gminy i starał się wszystkie okoliczności wskazać, także tutaj nie wybiegajmy jeszcze raz powtórzę przyszłość. Najważniejsze, że zapisy umowy, z czego dowodem są cytowane dzisiaj konkretne już artykuły czy paragrafy, świadczą o tym, że myśmy wszystkie niemalże okoliczności, które mogły być przewidziane, ryzykowne, przewidzieliśmy. Z tego tytułu są odpowiednie właściwe zapisy umowy. Tak, wszystko jest. Pan Piotr, ja chciałem przeczytać z umowy dokładnie to samo, co pan Jerzy przeczytał. O kwestii bezpieczeństwa i to za to ponosi odpowiedzialność. Ale jest jeszcze taka kwestia, że tu organy Rzeczypospolitej muszą dbać o bezpieczeństwo. Stąd moje kolejne pytanie, bo pomijam fakt, bo to jest fakt, inspektor budowlany dzisiaj stwierdził, że to jest, że to podlega inwestycja prawu budowlanemu i zakazał do opinii o tym, żeby nie używać koła. Prawdopodobnie, albo też po części, był to wynik całej kampanii prowadzonej na budowę tego wesołego miasteczka, ponieważ to przede wszystkim państwo, burmistrz, mówiliście, że miasteczko będzie całoroczne. Zależy wam na tym, żeby być w tym miejscu i wynajmować teren, dlatego żeby nie wozić sprzętu co roku, żeby go nie składać i tak dalej, bo to kwestia jest jakiejś tam amortyzacji czy niszczenia. No więc jeżeli ktoś przez lata Radę Miejską, nawet w piśmie skierowanym do burmistrza, tłumaczył, że to będzie stałe inwestycja, no to jeżeli ktoś potem stwierdza organ zewnętrzny, przecież nie miejski, nie kredytowy, że to jest stała inwestycja, no to
To jest zupełnie jakaś zupa wypadkowa, tylko wszystko to się działo dookoła. Jest jeszcze taka druga kwestia, ponieważ i to jest fakt. Na dzień dzisiejszy organy prowadzą kwestię, że to podlega prawo budowlanemu i zakaz jest skutkowy. W takim razie, skoro nie będziemy o tym mówili, to powinniśmy złożyć wniosek formalny na odłożenie, przełożenie tej komisji na kwiecień, ponieważ tak jak mówię, mam informację z Wojewódzkiego Urzędu, że do końca miesiąca będzie postanowienie kolejne wydane, więc już mając dwa różne postanowienia dwóch różnych organów, będzie też nam łatwiej jako radnym ewentualnie dyskutować się ten temat. I to jedno będzie mój wniosek formalny o przegłosowanie, ale zanim go, to zacytajmy się inną sprawą, bo powiedzieliście Państwo, że bezpieczeństwo spoczywa na właścicielach Wysokiego Miasteczka. Właściciel Wysokiego Miasteczka, czyli inwestor, złożył do innego organu, tutaj którego Pani powiedziała, do Wydziału Inwestycji Powiatu Giżyckiego, kwestię o tym, że chcieliby w tym roku postawić Wysokie Miasteczko. To jest inny zupełnie organ i ta sytuacja miała miejsce wiosną. I ten organ powiedział, że jest przeciw, nie zgadza się na budowę koła w tym miejscu. Czy do Państwa, jako do miasta, taka informacja dotarła, że powiat zakazał budowy tego koła, a mimo to koło powstało i było użytkowane? I Państwo wtedy na tę decyzję sprzeciwu nie odwołali się. Ona się uprawomocniła. Co, jak przyznał Pan Andrzejelec, jest już kwestią bezsporną w tym przypadku. Jest uprawomocniona decyzja sprzeciwu na budowę koła wiosną tego roku. I czy Państwo mają tą decyzję? Dalej uważaliście, że funkcjonowanie koła w tym miejscu przez okres wakacji nie budzi zastrzeżeń zgodnie z umową. Ktoś z Państwa chce ustosunkować jeszcze do tego powiedzieć? No nic nie wnosi, nic nie zmienia. To nie zmienia stanu faktycznego, że postępowanie jest w tej chwili w toku, a starosta, z tego co ja wiem, wydał sprzeciw do zgłoszenia, bo Państwo zgłosili budowę na parku. A zatem na 180 dni, zgłoszenie z tego co wiem było przyjęte, nie było sprzeciwu do tego zgłoszenia. Państwo, z tego co ja wiem, bo wydawało się tutaj w tym temacie budżetki, chciało się, jak mówię, szeroko zabezpieczyć wszelkimi dokumentami. Procedowało projekt budowlany i dążyło do uzyskania pozwolenia na budowę, bo taki był plan. Budżetka była do tego podstawą. Projekt nie powstał na czas i według mnie zupełnie logicznie, powtórnie, w związku z tym, że dodatkowo urządzenia było chcieli zgłosić ustawienie tego na parku, a sprzeciw starosta wydał, już nie pamiętam z jakich powodów, ale wezwał o uzupełnienie szeregu dokumentów. Państwo nie zdążyli w tym czasie, zdaje się, uzupełnić tych dokumentów i wydał sprzeciw do zgłoszenia na 180 dni, co skutkowało przejęciem postępowania przez nadzór budowlany. I to nadzór budowlany w tej chwili jest właściwy, żeby to postępowanie prowadzić. Tyle w tym temacie. Nic więcej nie możemy... Pani Alina, tak, ja proszę bardzo. Ja w ten sposób, że myśmy w zeszłym roku złożyliśmy zgłoszenie. I po 21 dni minie wtedy to zgłoszenie dyrektywy prawomocne. Temu było tak samo i to też po 21 dniach było prawomocne. W tym roku 20 dnia dostaliśmy informację właśnie ze starostwa, żeby tam ileś punktów uzupełnić. I dostaliśmy czas do końca maja, czyli około miesiąc czasu na uzupełnienie tych wszystkich dokumentów. No i to było gdzieś końcówką kwietnia i po majówce, czyli 4 maja, mieliśmy kontrol z nadzoru budowlanego. No i wtedy byliśmy jak gdyby w trakcie uzupełnienia dokumentów do zgłoszenia, czyli mieliśmy czas do końca maja na uzupełnienie dokumentów, ale w momencie jak przyszła kontrol 4 maja, my już nie mogliśmy dokumentów uzupełnić, mimo że mieliśmy wszystko przygotowane. Prosiliśmy Panią, byliśmy w starostwie, że chcemy dostarczyć te dokumenty, jednak nie mogliśmy, ponieważ Pani w starostwie powiedziała, że teraz całą pracą, tą całą nadzorem nad nami zajmuje się nadzór budowlany. I dlatego ona była zmuszona wystawić sprzeciw, ponieważ my nie mogliśmy dokumentów złożyć. Wyjaśnić już nic.
ponieważ ta kontrola była po prostu no, z donosu. Tak nam powiedział pan z nadzoru prawnego. Czy po prostu nieszczęśliwi mieszkańcy po prostu na nas skarbę. Ale proszę Państwa, kontrola sama z siebie. Przepraszam. Proszę Pani mówi. Pani mówi. I to spowodowało, że my po prostu nie mogliśmy dokumentów uzupełnić, bo my mieliśmy wszystkie dokumenty, które tam były wymagane, żeby to po prostu zgłoszenie po prostu zakończyć. Ale nie mogliśmy, ponieważ przed nadzór budowlany i powiedział, że nie, bo on teraz się wszystkim zajmuje. Że była po prostu był donos, na nas, tak mi pan powiedział inspektor, że był na nas złożony donos i on teraz musi po prostu, no teraz musi wszystkim się zająć. Znaczy ja mogę Państwu przypomnieć, że nie kontrolujemy postępowania administracyjnego w zakresie, czy wymagane jest pozwolenie, czy nie jest wymagane pozwolenie, to kontrolujemy wykonanie umowy. Tak, tak. Co tego, to przykro, tak, naprawdę jest nam bardzo przykro, bo naprawdę staramy się, wypełniamy wszystkie warunki, sami Państwo widzą, mamy nadmiar na wyglądy, niż to powinno być. Robimy wszystko, widzą Państwa, jaka jest strata dokumentów. Chodzimy od jednego urzędu do drugiego, staramy się, załatwiamy, robimy, ale naprawdę ciągle jest wszystko źle. Jest to naprawdę bardzo naprawdę, my cały nasz serce, całą naszą tutaj pasję, mąż pracuje od rana do wieczora, tam stara się, robi. Ja to dokumentamy na okrągło, a bez przerwy tylko dostajemy po głowie. To jest naprawdę rzeczywiście. Ja mówię, niech jeden z drugim wezmą, niech kupią takie maszyny, niech wybudują taki lunatak, niech wyłożą swoje własne pieniądze, niech zrobią atrakcje dla miasta i niech po prostu, no, a inni niech im dokuczają, niech płody pod nogi cały czas rzucają, no to zobaczymy, jak się będą wszyscy czuli. My naprawdę chcemy dobrze. Chcieliśmy stworzyć coś fajnego dla miasta. Pani Alicjo, ja dziękuję Państwu naprawdę, że Państwo tutaj... Ja jako członek Komisji Rewizyjnej mam nadzieję, że wszyscy... że wielu członków komisji rewizyjnej, jak i siedzących tu gości podzieli moje zdanie. My nie mamy żadnych zastrzeżeń do Państwa działalności i ją podziwiamy i doceniamy. I proszę Pani, i nie mamy też, jak słyszę i widzę, żadnych zastrzeżeń do realizacji tej umowy. Bo my się nie staramy, my też nie takimi, bezpieczeństwo i w ogóle, żeby było fajne, żeby urządzenia było nowe, kupujemy nowe urządzenia, teraz i w ogóle i naprawdę się staramy, nie? No i to jest takie palenie nas cały czas po głowie. Naprawdę to jest strasznie demotywujące takie zachowanie, że po prostu człowiek robi ręce opadają. Ja już powiedziałam do męża, lepiej trzeba było to wszystko sprzedać i po prostu byśmy sobie do końca życia spokojnie żyli i nie musieli nic zrobić. I myślę, że niektórym tak ludziom na tym zależy, żeby w ten sposób to się po prostu, żeby tak się to zakończyło. Żeby wszystko sprzedać, zakończyć, niech tam będzie szaro i smutno, a my po prostu nam pieniędzy wystarczy, my będziemy żyć z tego, co tam będziemy mieli, będziemy pracować. A przykładem tego jest chociażby donos na Jana Prowadzenia. No dokładnie, też ja byłam chora, szła w roku w domu, policja do mnie do mojego prywatnego mieszkania, policja do mnie zapytała. Co ja wiesz, to są wypełniamy tutaj impreza masowa, ja mówię, pani, ja nic nie wiem, może w tej imprezie masowej, ponieważ to wiecek organizuje nas, tylko my musimy w ramach umowy mieć to czynne, bo tutaj jarmark trzeba zorganizować. My chcieliśmy naprawdę, napracowaliśmy się przy tym jarmarku, zmarzliśmy, upracowaliśmy się my i nasi pracownicy, to trzeba było wszystko przyozdobić, stworzyć ten klimat, to też wydaje nam się, że wyszło to bardzo ładnie. No i elegancko to było i od poszedł, też wynieśli. No i policję w domu. Przecież ja jeszcze chora byłam, że otworzyła mi policjanci, że po prostu, że tutaj organizacja imprezy masowej, co my tam sobie wyobrażamy, a ja mówię po prostu, że ja tutaj nic nie wiem, bo my otwieramy w ramach, tak jak zawsze, na całe miasteczko, a tutaj wiecek organizuje jarmark z racji tutaj tych występów. Ale nie na waszym terenie. No i tam były to wszystkie stoiska, to wszystkie stradane i myślę, że było bardzo fajnie, bo ludzie naprawdę byli zadowoleni i no staram się, naprawdę się staram. Przekonam bardzo, proszę Państwa, co z tego się dzieje. To nie jest nasza jakakolwiek ignorancja, czy cokolwiek, czy czegoś byśmy tam chcieli nie załatwić. Szanowni Państwo, ja pamiętam Państwa pierwszą wizytę na tej sesji, czy złączonej komisji, co nie umiem powiedzieć. I my z pełną aprobatą przyjęliśmy wasz pomysł przecież. I, no i bardzo dziękuję. I wiecie, oprócz tego, że są ludzie, którzy rzucają. Oprócz tego, że. Ale nie możemy wszyscy mówić, proszę Państwa. No
Oprócz tego, że zwracają ludzie różne kłody, to musicie Państwo wierzyć w to i być pewnym, że więcej ludzi Wam kibicuje i otwiera wszelkie dane, które są zamykane, żeby Państwo się pracowało i funkcjonowało w naszym mieście z tym przedsięwzięciem, jak najlepiej, żebyście mogli służyć. Naprawdę jest tych ludzi więcej. Niestety to jest tak, że no, to, co Pani mówi, ludzie, którzy żyją z robienia zła, czy czynienia zła, czy podejrzliwości w stosunku do drugiego człowieka, no mogą, i oni będą funkcjonować, oni to potrzebują jak tlen do życia. I oni nie przestaną. I mam nadzieję, że Państwo to i my jako gmina to przeżyjemy, to przetrwa. Mam nadzieję, że to wszystko rozstrzygnie się no, zgodnie z prawem przede wszystkim. Naprawdę my dążymy do tego, żeby było wszystko zgodnie z prawem, żeby oczywiście, było nie mamy żadnych wątpliwości. Nic nie chce zrobić coś źle. Naprawdę nam, jak naprawdę była chyba na rzeczywistości sobą, że muszę. Ja jeszcze tylko dodam, że już nie kłopię. No to przepraszam, zgubię wątpię. Ja też tak. Proszę Panią, a najgorsze jest to, że chapią to urzędnicy, blokują, bo wierzą takiemu pijaczowi, że on ma rację. Ale muszą tak zadziałać, bo jak jest skarga Pani Małgorzata, no dobrze, no bo to oni nie są zadziałać. Takie mamy prawodawstwo. Jest taka na zakończenie postępowania. Z tego co ja wiem, to powiatowy inspektor wydał postanowienie co do kilku obiektów. Już z niektórych, niektóre postępowania są umorzone. Tak, no już jedno mamy umorzone, tak. Bo, no, ale to jest jedno, na którą można tak, postępowania są w stopie, to jest 370 000 kary za posadowienie, taką ustaliliśmy karę, że tam kontener, nie wiem, ile na ile? 4 na 2. 4 na 2 kontener, żeby go zalegalizować, tak, żeby on stał w tym samym miejscu nadal, to musielibyśmy zakończyć 375 000 kary. Dlatego my go zremontowaliśmy i po prostu ta sprawa została umorzona, nie? Ale wie Pani, co ja sobie myślę, że naprawdę toaletę my kupiliśmy nowy kontener, posażyliśmy toaletę, jest ona ładna, elegancka, jest tam czyściutko i naprawdę, ja już mówię do męża, weź to wywieź i koniec, sprzedaj i koniec, bo po co na tym placu ma stać? My nie mamy ani jedzenia, ani picia, ani ludzie idą, nie wiem gdzie, do toalety. Co się robi? No, człowiek chce coś zrobić, a to tylko dostaje po głowie. Bądźcie Państwo dzielni mimo wszystko. Tak jak powiedziałem, pamiętajcie Państwo, że... Czy macie Państwo jeszcze pytania? Pan radny Piotr, proszę. Szanowni Państwo, proszę bardzo uglądać te słowa, szczególnie Pan Andrzej za tej kwestii, bo nikt tak jak on 10 lat nie męczy mnie czy Łukasza Zawrzewskiego, nie kwestionuje mieszkania w Giżycku i to się kwestia donosów, prokurator i tak dalej, przywóz na imię ma. Ale to się jest przedmiotem naszego Piotrek. Kwestia zagłości donosów była poruszana i ja ją teraz cytuję na Pana Jęca, bo jest idealnym przykładem takiej osoby. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, Szanowni Państwo, bo chciałbym wskazać, że widzicie swój podpis na jakimkolwiek donosie na Państwo osobę. Młody człowiek. Rozmawialiśmy o tym. Dobra, proszę Państwa, zabiegam ten. Nie, odbieram głos. Naprawdę, przepraszam. Nie możemy. Nie może, to nie jest przedmiot naszej wymowy. W porządku. Okej, ja to postrzegam Państwa. Wycofaj się z tego, co się jest. Ja rozmawiam na wolnach i dzwoni. Kwestia jest taka. Szanowni Państwo, dziękuję za to, że wyjaśniliście Państwo tę kwestię, bo to są dla mnie najbardziej istotne kwestie tego, że mimo decyzji sprzeciwu prawomocnej, a dzisiaj zamknięcia w cudzysłowie wojskowa, Państwo nie macie żadnych obiekcji. Dla mnie to jest bardzo ważne, Państwa słowa. Kwestia jest taka, w styczniu pojawiła się informacja o tym, o czym rozmawialiśmy od tej pory. I kilka mediów się do mnie zgłosiło z pytaniem komentarz, dlatego że gdzieś tam ja się tym tematem interesowałem od dawna. I za każdym razem na pierwsze zdanie dziennikarki, która prosiła mnie o komentarz, mówiłem jasno, że fantastycznie, że takie koło jest nie bierzesz. I to jest bardzo dobra wizytówka, pokazuje nową jakość imprez, która jest. No tak jak powiedziałem, wizytówką miasta, kropka.
Niemniej jednak, będąc tutaj, zaczynając tą kadencję 5,5-6 prawie lat temu, każdy z nas ślubował, ale rzetelnie i uczciwie będzie dbał o dobro miasta i mieszkańców. W związku z tym ja uważałem za stosowne, że jeżeli mam informację o tym, że koło na dzień dzisiejszy ma zakaz użytkowania, a wcześniej też był kiedyś zakaz sprzeciwu, kwestia wystąpienia o takie pisma mnie jako radnego do organów totalnie przecież niezależnych od Rady Miasta, więc tym bardziej ode mnie. Występowałem o te pisma, tymi pismami dzieliłem się z radnymi, a mimo to spływały na mnie wiatra pory, również ze strony pani tutaj siedzącej, która publicznie w komentarzach pisała o kwestiach jakichś mobbingu w jej kierunku z mojej strony, czy tak, innych kwestiach. Proszę, sekundka. I nie rozumiem tej narracji teraz tutaj, która była i tej z komentarzy, jako bym był za cokolwiek odpowiedzialny, winny, czy rzucał Państwu kłody pod nogi, bo nigdy to nie było moim zamiarem. I tak jak mówię, w każdym pierwszym zdaniu, każdego mediów, każdego mediów, które się zgłosiło, chwaliłem Państwa za te wszystkie działania, ale w związku ze ślubowaniem, które złożyłem, po prostu uważałem, że informacja rzetelna dla mieszkańców jest w tym przypadku niezbędna. I nie rozumiem personalnych ataków w moją stronę. Nie rozumiem tutaj podtekstów kwestii donosów i tak dalej, czy nierzeczliwych ludzi. Ja mam czyste sumienie, nigdy nie brałem w tym udziału i uważam, i tak jak powiedziałem, dla mnie się najważniejszą decyzją jest informacja pana sekretarza i pana Adama o to, że miasto nie widzi zastrzeżeń. Panie radny, ja tylko słowo komentarza. My jesteśmy na tak zwanej wyfidlu. Nie jesteśmy na konferencji związanej z tym na parkiem, tylko kontrolujemy zapisy umowy. Nie znalazłem, pomimo że słuchałem bardzo uczciwie wypowiedzi pana, nie znalazłem żadnego odniesienia do treści umowy. Ja proponuję Państwu radnym, żebyście wypowiadali się, że punkt, na przykład, nie wiem, strzelam, paragraf trzeci, punkt pierwszy, w mojej ocenie nie został wykonany. Koniec, kropka. I dyskutujemy w taki sposób. Proszę Państwa, to nie jest konferencja prasowa. Proszę bardzo. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że nagłówek w Gazecie Wyborczej mówiący, że koło jest groźne i niebezpieczne, to nie jest mobbingowanie i niszczenie naszego procesu. Mobbingowanie, szanowna pani, to jest umowy o pracę, Razem nie mówcie to po pierwsze, po drugie to nie jest przedmiotem umowy. Przepraszam pani, ale nie mam żadnego szanowania. Ja nie mogę odbierać głos. Czy macie Państwo... Przepraszam. Co więcej, ten tytuł potem zostanie tak zmieniony. Proszę Państwa, czy potrzebujecie 5 minut przerwy? Proszę naprawdę przyjąć, że ja nie mam żadnych narzędzi, żeby Państwu technicznie odebrać głos. Tak jak jest to w sali konferencyjnej. Nie mam takich narzędzi. Co nie znaczy, że macie nadużywać tej niedoskonałości tej sali. Jesteśmy świadomi tego, po co tu jesteśmy. I z całą powagą, jeżeli tak się odnosicie Państwo w sposób dżentelmeński i buchalteryjny do mieszkańców, to proszę szanować mieszkańców i wypowiadać się w treści tematyki, a nie opowiadać rzeczy, które są daleko rozbieżne i wybiegają daleko poza tematykę kontrolną. Bo to nie jest komisja na pogaduszki, tylko to jest komisja kontrolna. Pan radny jeden, proszę. Mogę zaproponować punkt z dzisiejszej komisji? Proszę bardzo. Wydaje mi się, że właściwym stwierdzeniem, że komisja po wysłuchaniu pani naczelnik Wydziału Mienia, pana naczelnika Wydziału Inwestycji, dzierżawców i po skonfrontowaniu tych wypowiedzi z treścią umowy stwierdza, że umowa pomiędzy Lunaparkiem Bajka a gminą miejską Giżycko wykonywana jest prawidłowo. Nie wnosimy do wykonania tej umowy żadnych zastrzeżeń. Myśmy się nie odnosili do kwestii związanych z postępowaniem administracyjnym. No jestem cały czas za tym i cały czas próbuję pozgromić wasze zapędy, ale przecież tak jak mówię, nie mam możliwości technicznej, żeby odebrać głos.
Ja może krócej, umowa z dnia 19 sierpnia 2021 roku, jest to mój wniosek formalny do członków Komisji Rewizyjnej, realizowana jest zgodnie z zapisami i zgodnie z obowiązującym prawem. Burmistrz miasta właściwie zabezpieczył interesy gminy i je kontroluje. Bardzo. Czy ktoś z Państwa jest, chce wnieść coś do tej... Jestem za. A, jeszcze nie głosujemy, panie doktorze. Kto z Państwa członków komisji jest za przyjęciem wniosku, który przed chwilą... przepraszam, może macie jakieś uwagi do tego? Może inny wniosek. Może inny wniosek. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, który przed chwilą czytałem? 5 osób. Gratulujemy, kibicujemy, naprawdę Państwu z całego serca. Dziękuję. Żebyście Państwo naprawdę, żeby te wszystkie Wasze kłopoty skończyły się na Waszą korzyść, na mieszkańcy i Giżycka i okolicznej miejscowości, przerwali tylko, delektowali się tym dobrem, który Państwo rozsiewacie dzięki Waszej inwestycji. Proszę Państwa, ja jeszcze oddam głos Państwu. Jeszcze słówko. Informuję członków Komisji Rewizyjnej, że jesteśmy zobowiązani mocą prawa i wyboru dokonać analizy wykonania budżetu za te 2 miesiące, do marca łącznie. W związku z tym do końca marca jeszcze zwołam komisję. Jeszcze proszę. Ja jedno zdanie. Naprawdę współczuję Państwu, że mimo tak dużego zaangażowania z naszej strony, bo nie zdawałem sobie sprawy, pierwszy raz, może nie pierwszy raz, ale rzadko się dziękujemy. Mimo tak fajnej inwestycji, która naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem, bo sam na tym kole jeździłem z dziećmi, z wnukiem, o, wszystkim się naprawdę bardzo podoba. Naprawdę jestem w szoku, że musicie porównać się z takim problemem. Ja się wybieram i wybrać się nie mogę. Naprawdę wszystkich, którzy pytają, wszystkich namawiam, proszę spróbować fajny widok, fajne przeżycie. Naprawdę dziękujemy bardzo. To są bardzo dobrze obraźnienie, niech Was uskrzydli. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy za to. Dziękujemy za to. Starszy. Proszę Państwa, zamykam. A, jeszcze słowo, tak? Proszę, jeszcze. Szanowni Państwo, kiedyś jak byliście na sesji, zwróciliście się do radnych z takim listem. W tym liście napisaliście, że zamierzacie współpracować ze szkołami. Tak. I trzeba, no właśnie, to wygrać. Czy coś planujecie dalej, czy to ma miejsce, czy wiecie? No, nie jest tego wygląda. Zakres umowy mówi, że co roku muszą być takie zaproszenie i Państwo tu dostarczali. Nawet potwierdzenie tych zaproszeń do skierowanych do szkół na takie zajęcia z... Nasza szkoła była u nas. Tak. Znaczy, mówię, tam ja pracuję, nie? Proszę Państwa, zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za udział w tym posiedzeniu i zamykam posiedzenie komisji.